Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Czas rzucić się w tryby sieciowe Halo Wars 2. Zaczynamy standardową rozgrywkę. Mamy tutaj UNSC, kapitana Catera. Nie wiem, czy to jest jakaś wielka różnica, to raczej dowódcy są głównym daniem. Główno robią różnicę w trybie Blitz. No i rozbudujemy sobie tutaj bazę. Oczywiście gram UNSC, no bo ich najlepiej poznałem w trakcie kampanii. Wiem mniej więcej, jakie jednostki tutaj wrzucać. No, wygnańców poznałem w trybie Skirmish, to mogliście zobaczyć w poprzednim filmie. Rozbudowujemy sobie tutaj bazę. Nie wiem, czy widzicie, na pewno to widzicie. Gra trochę tnie, mam straszne problemy sieciowe z tą grą, jeżeli chodzi o optymalizację na kompie. Nie wiem, czy do grania na sieci nie będę się musiał przenieść na Xboxa, no ale jest jak jest. Pojedynczymi jednostkami zbieramy zasoby, rozbudowujemy podstawową strukturę bazy, no i będziemy próbowali się tutaj rozszerzyć jakoś naszą ekspansję. Jest to gra 2 na 2. Mamy dwa odcienie niebieskiego na czerwono-żółty. No i będziemy się starać pójść w jakieś uniwersalne jednostki, naszykować się na każdą ewentualność. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jak się gra potoczy. Na razie może zorganizujemy jakieś lekkie oddziały, żeby zajęły parę pobocznych miejsc. Po pierwsze, przejdźcie się gdzieś tutaj. Z tego co kojarzę, to będzie tam standardowa baza, więc dużo więcej miejsca na rozbudowę. Trochę spacerku, musimy wiedzieć mniej więcej, co mamy wokół siebie. I powoli się rozbudowujemy. Tu widzimy jednostki mojego kompana. Wiemy już, że gra wygnańcami, tak więc jakiś taki dziwny sojusz. No i druga baza. Będziemy inwestować w piekielnych. Dobra, w tej chwili można jasno powiedzieć, to jest jednostka, bardzo skuteczna jednostka przeciwpiechotna oraz skuteczność na budynki, czyli jeżeli przyjdą nam do burzenia bazy czy coś, można ich puścić w sam środek i oni zrobią swoje, no wiadomo, wzniecą pożary, czyli generalnie jednostka podpalaczy. Dobra, lekkie jednostki, na razie piechotę, zobaczymy, przejdziemy się tutaj trochę po mapie. Tam już widzę pierwsze czerwone punkciki na mapie jako naszych przeciwników. No niestety nasz kompan jest trochę bardziej po środku mapy, jest bliżej nich rozstawiony, więc no, my tutaj w kąciku zaczynamy, będziemy mogli sobie tutaj cały ten brzeg mapy zagospodarować. No i generalnie trzeba pamiętać o wnioskach z poprzedniego filmu ze Skirmisza, kiedy to powiedziałem, że dość lustrzanym odbiciem są obie strony konfliktu. No i nie ma takiego dużego zróżnicowania między obiema stronami, jak to było w Halo Wars, a mamy tu kolejną bazę. Spróbujemy podejść tutaj bliżej, generalnie idziemy tutaj wzdłuż drugiego boku mapy i zajmujemy minibazę za minibazą. Więc no, dużo budynków, fajnie, przyda się. I będziemy próbować gdzieś tam podejść ich od, jakby to nazwać, od północy, od wschodu. No mniejsza, widzicie, o co mniej więcej chodzi. Rozbudowywać zasoby, pójdziemy w budynki gdzieś tam w okolicy bazy, tu będziemy mieć ulepszenia oraz zasoby, elektrownie. Czas postawić w końcu garaż i lotnictwo, no bo żeby szybko się dostosować do sytuacji na polu bitwy. No i tu może już coś być, możliwe, że czerwony się rozszerzył tak bardzo jak ja tam, po drugiej stronie analogicznie, więc jesteśmy już tutaj gotowi, ale widzę, że nie ma nic, tak więc rzucamy szybko kolejną bazę, żeby tutaj sobie zaklepać miejscówkę i przemierzamy się dalej, może podejdziemy jeszcze bliżej, tak, takie śmiałe podejście, może się nie spodziewają, tam napierają na mojego błękitnego kompana, a ja ich zajdę i wbiję im szpilę w plecy. Dobra, tu się wszystko pobiera. Oczywiście wszelkie ulepszenia, wszelkie duperele, wszelkie umiejętności musimy za każdym razem wynajdywać od zera. O, weźmiemy, pójdziemy w Kodiaki. To jest taka mobilna platforma do strzału, artyleria. Bardzo fajne po rozstawieniu w alternatywnym trybie. I znaleźliśmy pierwszą bazę wroga. Tak szybko przyglądam jeszcze umiejętności, żeby pomóc swoim. No ale naślemy ich tutaj po prostu na tą mało bronioną bazę. Co to jest? Jakieś dziwne jednostki przyjmujące strażników, sentineli. To jest prawdopodobnie do PRL, zależy od jakiegoś dowódcy. Zdaje się, że... myślę, chyba Anders ma takie jednostki. Boże, nie mam pojęcia, za chwilę sobie sprawdzę.
No ale podpalacze mogą tutaj zająć się bazą. Widzicie, jak ładnie to wszystko schodzi. Marynci przy okazji mają swoje granaty, więc jest całkiem nieźle. Rozwaliliśmy pierwsze miejsce. O, i smażą nas tutaj. Dobra, chyba możemy oficjalnie potwierdzić, że nasz przeciwnik poszedł w jednostki lotnicze. I to dodatkowo takie specyficzne. Dobra, inwestujemy w działka przeciwlotnicze oraz w Wolveriny. To będzie kontra po prostu na jego latających strażników prekursorskich. Dobra, kolega mi tutaj pomógł trochę ich przegonić. On też ma, widzę, sporo jednostek przeciwpowietrznych. Czyli no dobra robota. O, dostajemy jeszcze. Nie udało się ich dostatecznie przegonić. Zobaczymy, co tutaj jest. I niestety ma obstawę. Jeżeli nie doprowadzimy spopielaczy tutaj do bazy, to będzie kiepsko. Ale ma tutaj, widzę, tak, jednostki latające. Poprosimy jednostkę Super Spartanina. Miał tam jednostki latające, no i typowe słowiki, które tutaj leczą. Trochę ich tutaj rozwalamy. Chciałbym coś zrzucić, ale widzę, że nie mam jeszcze żadnych umiejętności. No i tu moje oddziały lekkie dostały po tyłku, tak więc porzucimy je już. Niech zginą bohatersko w boju. No i będziemy budować od nowa jakąś armię. Poprosimy cyklopy jako jednostki przeciwpancerne i będziemy myśleć dalej nad czymś przeciwlotniczym, zdaje się. No i odbudujemy to, co nam popsuli. Tu nie mamy bazy, już coś nas zaatakowało w międzyczasie, jak nie patrzyłem. Jest niestety kiepsko z zasobami, dostały moje tutaj farmy zasobów. Odnowić wieżyczki, bo już wiadomo, że są w stanie do nas podejść. Spartanin dołącza tutaj do ekipy. Mamy Kodiaka, czyli tą platformę, artylerię, którą można się ładnie rozstawić, wtedy zadawać porządne obrażenia. No i nasi ruszyli na żółtego. Dobra, jakoś jesteśmy rozstawieni, ale tutaj widzę, obrywamy to lotnictwo czerwonego, bardzo daje w kość, tymi laserami nas przysmaża. Więc pójdziemy absolutnie wieżyczki przeciwlotnicze, bo coś czuję, że zejdziemy absolutnie do defensywy. To może nie i... parę chodiaków, żeby było na jednostki naziemne, no i rosomaki. Rosomaki to będzie coś, co uratuje nam prawdopodobnie skórę, albo no, będzie kolejnym gwoździem tutaj do trumny. Dobra, skupić się, mało tych jednostek strasznie, dostaliśmy bardzo po zasobach, bardzo się oparłem na ekspansji, a tutaj smażą wszystko, co tutaj zbudowałem sobie. Kolega zajmuje jeszcze trochę bazy, ja chyba już nie będę w stanie za bardzo tutaj nic podratować swojej ekonomii. Więc spróbujmy wyprodukować jeszcze jakieś wojsko. Mam nadzieję, że rozwalimy ich te bandę latających bzykaczy prekursorskich. No powoli tutaj jeszcze nam idą. Poszły pewne ulepszenia. Trochę szybciej się produkują jednostki. Rozwalili jemu też. I tak krążą. O, wszystkie typy po zewnętrznej poramie bazy, co zbudowałem, niestety poszło się rąbać. No i teraz będzie sprawdzian dla tego systemu, zorganizujemy sprawną kontrę na jednostki latające i czy to wszystko nam przejdzie. Niestety Kodiaki są na froncie, Spartanin tam próbuje coś i bardzo sprytnie tutaj wycofuje. Ma jakiś wielki, Boże, co to było? Jakiś wielki cień na horyzoncie się pojawił. No i czuję, że coś może być kiepsko, możemy go jeszcze spróbować zwabić w pobliże bazy, żeby się wieżyczki nim zajęły. Ale tu widzę, żółci przeszli jakoś przez mojego kompana i mają wojska pancerne. Wieżyczki przeciwlotnicze kompletnie nie są przystosowane do tego. Jedyne co mamy to cyklopy, no i te kodiaki. Możemy spróbować je szybko rozstawić, ale jeszcze idzie artyleria plus leczenie. Dobra, nawalamy cały czas. To prawdopodobnie będzie koniec. Gdzieś tu był ten ostrzał. Archery. Są archery? No to jeszcze pokażemy wam wykorzystanie ostrzał bliski własnej bazy. Będzie gdzieś tutaj i polecimy tak. No właśnie, tutaj dostali wszyscy. Trzepniemy parę tutaj czołgów. No jesteśmy w głębokim tyłku, to się może źle skończyć, bo tam widzę już nasza baza naszego kompana przegrywa i coś mi się zacięło i coś mnie wyrzuciło z gry. Dobra, uznamy to niestety za porażkę, ale porażkę bardzo ciekawie pokazującą, jak można fajnie sobie zagrać w takim trybie wieloosobowym. Próbowaliśmy przypuścić atak wolnymi jednostkami, próbowaliśmy pozajmować trochę coś na obczyźnie, ale no skończyło się jak się skończyło. Tutaj się z kompanem prawdopodobnie nie dogadaliśmy, wymagana była jakaś komunikacja, żeby ktoś poszedł przeciwlotnicze, ktoś przeciwpancerne. Ja poszedłem w jedno, to mnie biło, bił mi sztylet wojska pancerne drugiego.
Więc skończyło się jak się skończyło. Będziemy sobie jeszcze tutaj grać, choć są, jak widzieliście, problemy z jakimkolwiek graniem u mnie w wersji na Windowsa 10. Przetestujemy jeszcze oczywiście Xboxa oraz tryb Blitz. Na razie, dzięki wielkie za uwagę, no i nie przegapcie przechodzenia Halo Warsów 2 we wtorki i piątki. Cześć!